chcesz się bawić z nią, tak? Ona jest troszkę za malutka dla ciebie. Ale delikatnie to było, ładnie. Dzień dobry, Rozalko. Jak się ma kiciulka? Dobrze? Kto ma taki piękny ogonek? I w ogóle jest taki piękny kotek. Taki piękny. Tak. Ty? Tak. Ty jesteś taka piękna kokietka. Jaka kokieta. Ty, uważaj, bo spadniesz. Już prawie spadłaś. No? To są właśnie szczęśliwe koteczki, które mają siebie, mają rodzeństwo, mają się z kim bawić, mają się do kogo przytulić. Ojejku, ja tutaj ledwo dyktuję, bo mi po prostu chodzi po głowie. Ła, chodzi mi po głowie malutka. Także sorry, ale taka będzie ta narracja trochę nieskładna, bo ona chodzi i nie wie sama, co chce. A zobaczycie, jak to wygląda na końcu tego filmu. Ona się po prostu chce ze mną bawić. Strasznie jest wiercąco się marudząca. Strasznie. Także nikt z tobą długo nie wytrzyma, niestety, moja droga. No. A jest takie słoneczko. Ja bym chciała, żeby sobie zasnęła właśnie ze mną. To się strasznie wierci pięci. No a tutaj, jak widać na filmie, trwa wspaniała po prostu zabawa. Dzieciaczki są przeszczęśliwe. No a te próby bawienia się z muszeleczką nie były takie złe wcale. Wcale nie były złe. To kotki wcale mocno nie napadły na nią. A ty się połóż i zaśnij sobie troszeczkę. No zaśnij. Ona się chce bawić. Ona mnie tutaj cały czas podgryza. Także ja was zostawiam na razie z tymi scenkami. A na końcu zobaczycie, jak wygląda muszelka na mojej szyi. Patrzcie, może się uda pokazać. No i co tu, co zakochana para? Jacek i Barbara? O, zakochana para. Och, i widzicie, dlaczego trzeba mieć dwa koty kochające się? Będę to powtarzać do skutku. Jest mi żal po prostu tych małych kociątek, żeby poszły same ludzie. Litujcie się. O, nawet pieski parami chodzą. Wszyscy są parami, tak? No to superowo. Co tam? Co słychać? Co ten ptak cię tak wkurza, co? No, co on cię tak wkurza? Jaki długi kot. Jaki długi. Ty, proszę, jakie tutaj szczęściarze. Chodź, malutko, chodź. Jakie szczęściarze, o. Piękne. Piękne koty.
byś chciała z nimi spać, nie? Taka malutka żabeczka. Chciałabyś z nimi się przytulić. Piruzia, tak? O, to byś aż odbija, tak się najadłaś, tak? Fajnie się przytulić do drugiego kotka, prawda? Fajnie. O, jak się dziecko ma czkawkę. Musisz po niej chodzić, tak? Musisz, nie? Ojejku, cała wlazłaś na nią. No, widzisz, obudziłaś. Obudziłaś, Ruzię. Tak? O, jakie zabawy. Jakie zabawy. Z Frelką te zabawy były. O, ta malutka tak usiłuje, tak próbuje tutaj z nimi. A te po prostu wstały i natychmiast rozruba. Natychmiast. Tutaj jaka ładna zabawa. Tak? Zabaweczkami. Proszę, jak malutka się ślicznie bawi. Bawi się ślicznie takim pióreczkiem. A Ecik już coś kombinuje. Już coś zazdrości chyba. Nie? Takie rozruby już są od razu. Wy byście też poszły do ogródka, co? Ale by było. Lecisz do mnie? Widzisz, on cię tam troszeczkę goni. A ty do mnie, tak? My zaraz pójdziemy sobie. Zaraz sobie pójdziemy do mojego pokoju i sobie troszeczkę razem spędzimy czas. Zobaczymy, gdzie chłopaki, bo może byśmy malutką wzięli do ogródka. Jest tak pięknie. Może by się potuptała troszeczkę po trawce. A tutaj zostawiamy tą rozróbę do następnej wizyty. Ty się chcesz bawić po prostu, tak? Się chcesz bawić.